Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Mam dla Was kilka ogłoszeń, tak na początek. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cztery linki, które znajdują się w prawym górnym rogu mojego kanału na YouTube. Pierwszy to link odnoszący się do profilu na portalu EkoRepetycje. Moja oferta to nauka języka japońskiego i szachów. W razie pytań zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej. Kolejna ikona to mój profil na portalu czeskom, dobrze znany z filmów, jakie dla Was nagrywam, więc od razu przejdźmy do kolejnej ikonki. Ten przeskoczmy. Ostatni link odnosi nas do mojego fanpage'a na portalu Facebook. Znajdziecie tutaj kilka fajnych udostępnień, zapowiedzi moich filmów, jak też zadanka szachowe do samodzielnego rozwiązania. To tanie za darmo, jest to jak najbardziej bardzo fajna opcja treningu szachowego. Jak najbardziej Wam ją polecam. Na moim fanpage'u znajdziecie także linki do moich kursów na Udemy. Jeśli zdecydujecie się na ich zakup, właśnie klikając w te linki, ja dostaję 100% wydanej przez Was kwoty. Szczegóły tych kursów znajdziecie klikając trzecią ikonkę na moim kanale na YouTube. Na ten moment są dostępne dwa kursy. Jeden dla początkujących, drugi dla zaawansowanych. Jest jednak kilka opcji z nimi związanych. Możecie kupić je całe lub osobne ich części w formie zipa, który wyślę Wam na maila. Jest też opcja, bym zrobił dla Was film o dowolnej tematyce. W razie pytań zapraszam do wysyłania wiadomości prywatnej. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te ogłoszenia. Mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Starałem się jak najszybciej przekazać Wam te treści. I nie przedłużając, zapraszam na film. Cześć! Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części szachu ze mną. Czeskom dodał dwa boty takie okolicznościowe na Halloween, chociaż ja to śmiem nazywać świętem wszystkich świętych lub zaduszkami po prostu, bo to są normalne nazwy, a te Halloweeny to takie jakieś takie zachodnie dziwactwo. Chociaż no, jeśli chodzi o szachy, no to sami dobrze wiecie, jest taki jeden debiut. No i bardzo fajnie jest nim sobie zagrać od czasu do czasu. Oczywiście Gambit Halloween, to mam na myśli. Więc no, postanowiłem włączyć te dwa boty, no i zarecenzować Wam ich poziom gry. Zobaczymy, jak to będzie. Na początek Pumpkin ranking 1000, więc zobaczymy, co on tutaj ma napisane. Peter the Pumpkin zaczął grać w szachy na początku oktobera, czyli października, tak? Oktober, nowy, tak. After his kurcze friend Jack pokazał mu tę grę. No więc Jack jest chyba spoko graczem, oto ten Jack. Bardzo szybko się uczy, ale potrafi się też bardzo łatwo przestraszyć, tak? Więc po prostu wychodzi na to, że jest słaby. Zobaczymy. Hello there. Hello. Więc gramy E4. Zobaczymy, co on tutaj gra. Gra pirka. Tak? Pierwszy raz widzę takie cuda, moi drodzy. Więc moja recenzja Petera. Tak? Petera? Nie. Po prostu Pumpkina. Jest następująca. Pumpkin nie umie grać w szachy. No jest mi bardzo przykro z tego powodu, no ale no to jest trochę no szału tutaj nie ma. Tym bardziej oj. I to też tutaj pionek przecież wisiał i on go nie wziął. No to co? No to w takim razie mamy jakieś opcje, żeby go szybko skończyć chyba. Petera the Pumpkin. Albo po prostu Pumpkin. Dobrze.
Więc moja recenzja tego programu jest następująca. Po prostu ta dynia no, gra na poziomie 1000. Tutaj się nic jakiegoś strasznego wam nie może przydarzyć. Co właściwie, no, czego byście nie zagrali, no to powinniście na spokojnie wygrać mecz z tą dynią. No cóż, 21 posunięć, no to było dosyć proste. No dobrze, zobaczmy co tam. I to jeszcze dwa błędy zrobiłem, zobaczcie. Oh no, I didn't see this coming. Maybe if I had eyes like my friend Jack. No tak, no biedna dynia. No nie, no. Jeszcze ta dynia nie widzi, nie? Ale już nie przesadzajmy. Są szachy dla niewidomych i oni po prostu ci ludzie wymiatają, więc no, to są wymówki. Nie. Dobrze, ale no ta druga dynia jest straszna. Ma zęby, w ogóle oczy, no i po prostu. Aggressive, I like it. O, lubi agresywne szachy, bardzo dobrze. Czy możemy w takim razie zagrać z nim Halloweena? O, no to proszę, gramy. Finally! Serio? Jakieś królowe na E7. No jak to się grało teraz na takie badziewie? Dobrze, poświęćmy piona. Nie wziął, póki co. Ale pewnie weźmie. Bo to przecież... Wow, jakie tutaj zagrania odchodzą. Dobra. No to uciekamy. Po prostu zamiast poświęcić piona, to podwaliliśmy piona. Peter the Pumpkin. Chociaż no wiecie, no i tak po prawdzie, no to ja tutaj... nauczony doświadczeniem pierwszej dyni. No to jakoś się specjalnie tutaj nie wysilam. Bo cóż, no, no oczywiście, no pierwsza dynia była na niskim poziomie wtajemniczenia. Z tą dynią jeszcze nie grałem. Więc różnie może być. Tu. Nie podoba mi się ten ruch, no ale coś trzeba rozwinąć. Więc no rozwińmy. Królowa po prostu biegnie. No już pobiegła. Spoko. Pyk, pyk. Okej, okay, myślałby kto. Okej, okay, oho, ho. Patrzcie, patrzcie, jaka agresywna dynia. No, nieźle. Któż by się spodziewał, że dynie grają w ten sposób? Dobrze, to ja sobie tak zagram. Coś takiego sobie zagram. Może z opcją szacha? O, no, no i nasza dynia się przestraszyła. No cóż. No dobrze, to zdobyliśmy właśnie linię. Wjeżdżamy naszymi aktywnymi figurami. Nie oddajemy pionków za darmo. Ogólnie to świetny komentarz, prawda? O, chyba oddaliśmy jakiegoś pionka za darmo. Tu. Ojojoj. Nie no, za darmo to nie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pyk, pyk, pyk. Może tutaj chce mi szacha dać w ogóle. No, agresywna dynia. To trzeba jej przyznać. I z szacunkiem się jednak odnosić do niej. Ponieważ no, lubimy agresywne szachy. A ta dynia właśnie gra w ten sposób. Więc no, naprawdę szacunek dla tej dyni. Niemniej ona nie może wygrać tej partii. Zapytacie się dlaczego? No bo no nie może. Po prostu.
A teraz skróciłem. No i dobrze. Tak naprawdę to, cóż ja mogę powiedzieć? No ta partia trwała trochę dłużej, ale na żadnym etapie ta dynia tutaj nie stawiała jakiegoś wielkiego oporu. Oczywiście pionek dojdzie, bo to jest pole przemianu. Więc to na spokojnie. No nie wiem, jeśli ktoś z was nie wie, no to teraz szybko ładnie pokażę. Jak zapędzić tego króla na bandę, żeby biegał po tych dwóch polach? Otóż wyobraźcie sobie, że ten jest skoczkiem i ten jest skoczkiem. I one siebie widzą. Jak, na które pola ten skoczek mógłby się ruszyć? Na to, nie może, na to i na to, prawda? Więc po prostu zapędzamy, w którym kierunku chcemy zapędzić? W tamtym, prawda? Więc zapędzamy skoczek, skoczek. Widzicie? Skoczek. Musi się ruszyć. Znowu skoczek. Trochę powolne, ale też jeśli będziecie mieli bardzo mało czasu. O, ruszył się do tyłu, więc no tutaj już skoczka nie robimy, bo po co? Idziemy tutaj. No i udało się. Będzie biegał w jedno i w drugie. Na takim, kiedy macie bardzo mało czasu, ten schemat bardzo pomaga. To jest bardzo łatwy i szybki mat do zrobienia. No i dobrze, no tyle z mojej... Ojejku, to nie jest akceptowalne. Let's play another one. No nie, jednak nie będę wam zajmował czasu, moi drodzy. No jeden błąd popełniłem jakiś. Więc no też to jest dla was informacja, że popełniając błędy z tymi dyniami, jak najbardziej można na spokojnie z nimi wygrać, nawet grając coś takiego jak Halloween Gambit. Miłej zabawy, bardzo fajny pomysł Chess.comu, jak zwykle zresztą. Żałuję, że tam wcześniej na Święta Bożego Narodzenia bodajże była ekipa Świętego Mikołaja. Z nimi jakoś filmika nie nagrałem. Fajnie, że udało się zrobić ten filmik z dyniami. Spoko goście, oni jakoś właśnie chcą. Widzą, że ktoś ma kanał, więc spoko, spoko. Właśnie ten Jack de Dynia jak najbardziej spoko. Więc tyle, tyle moich głupot. Życzę wam wszystkim zdrowia, no bo już dużo tych przypadków jest. No i cóż, no ja zwykłem życzyć ludziom wesołych świąt, nawet takich, ponieważ no każde święta powinny być wesołe. Niby wspominamy swoich zmarłych, no ale no też jak ich wspominamy. Zawsze jednak górują te pozytywne wspomnienia. Nie pamiętamy, że tam, nie wiem, ktoś się na nas wydarł, tylko to, że ktoś dał nam czekoladę na przykład. Więc no, wesołych świąt, moi drodzy, pełnych zadumy, pełnych modlitwy. Tego wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.